witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na 12. konferencji Lean Management. 12. konferencja Lean Management jest wyjątkowa pod kilkoma względami. Przede wszystkim to, że gościmy na niej aż 6 wyjątkowych światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy przyjechali do nas zarówno z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii. Another company doing many rework before delivery. We're very consistent, which is more profitable. Because we deliver on time product, but behind many rework problems. Lean can help not only Polish companies, but many companies in Europe to become more competitive. The one task that we are doing during this summit is to teach people the importance of leadership and culture in the company. I think for me, it's what's really good about a conference like this is they've got so many people coming from real life experiences of putting it in. So rather than talk about the theory, it's talking about real examples that we've got. I mean, for instance, I will be this afternoon doing a whole bunch of real examples rather than just talking about the theory of the tools and techniques. All I can do is share my experiences and the mistakes that we've made along the way and the problems that we've tried to solve and how we went about it, and hope that those problems and those mistakes can be useful for somebody to avoid them and find new ways to start and try doing the work in their own place. Jestem uczestnikiem tej konferencji od lat. Ona jest takim zalążkiem do jakby refleksji na temat tego, co się robiło, co się robi, prawda? I daje dużo też impresji do rzeczy nowych. Załóż czasem kask, załóż czasem buty robocze i przestań opierać się na wyobrażeniu, a idź do faktów. Uważam, że jest to impreza na bardzo wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o tutaj dobór gości, prelegentów, to przede wszystkim, jak również całą organizację i atmosferę, która tutaj panuje. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy 2 strumienie, aby otworzyć szerzej naszą konferencję na obszary zastosowań Lean w usługach, w biurach, w administracji. In the world, different organizations are trying to find ways to make process improvement. They've tried a lot of the methodologies that come and go. What's interesting about Lean is that it's a holistic approach. It's not just a set of tools in order to achieve a goal. It's a holistic approach about how to evolve your organization and build it for growth. And as more people recognize that, more people are saying, I need to know more about that. I need to learn more about that. And it's forums like this that bring people together and help them exchange information and enrich their ability to try it back at their own operation, whatever that is. Lean na ogół nie wymaga od ludzi cięższej pracy, wymaga inteligentniejszej pracy, wymaga więcej myślenia. Jest mniej bezmyślnego wykonywania rzeczy, a trzeba bardziej główkować. A ponieważ myśmy, prawda, w drodze ewolucji doszli do takiego poziomu, że lubimy wyzwania. Człowiek lubi mieć wyzwania na każdym poziomie i źle działa w obszarze automatycznym, prawda, maszyna pociąga za dźwignię. I Lean właśnie to daje. Na każdym poziomie Lean daje sens wyzwania, sens challenge, ogromną satysfakcję, jeżeli się poprawi to, co robimy do tej pory. I'm actually very satisfied with the conference. I think the participation of the people who have been present has been very good. I've been enjoyed the questions they've asked. I found them quite challenging and interesting, and I've learned some things myself from the other presenters and from the networking that I've done during the breaks and so on. So I'm very happy with it so far. No, ja nie spodziewałam się, że będzie aż taki oddźwięk i będzie aż tak dużo ludzi. No, dla mnie jest to też nowość, także ja jestem zachwycona. Rzecz, którą zapamiętam na zawsze, to mogę zacytować tutaj pana Samuela Obare, który zadał takie pytanie w swoim seminarium: jakie jest twoje najlepsze udoskonalenie? I odpowiedź była: to następne. Każde spotkanie i rozmowa, zwłaszcza te rozmowy w kuluarach, są pomocne, żeby w bardzo otwarty, bezpośredni sposób podpytać się, jak inni to robią. I tutaj takie spotkania były.
W związku z tym notatki, a jest ich 14 stron w tej chwili po dwóch dniach konferencji, pozwolą na to, żeby to skumulować i wdrażać, bo bez działania niestety, ale niewiele będzie. Trzeci dzień konferencji to przede wszystkim praktyczna oferta warsztatów prowadzonych przez zaproszonych przez nas gości specjalnych. Większość odbywa się na terenie przedsiębiorstw produkcyjnych. W trakcie trzeciego dnia istnieje również możliwość wzięcia udziału w wycieczkach, które są organizowane w firmach mogących się pochwalić najlepszymi rozwiązaniami z zakresu nowoczesnego zarządzania produkcją w oparciu o Lean Management. The Barashi board is the most important element to decide the direction, because this is teamwork, and we need to have a clear direction. That's why we spend a lot of time on creating Barashi board. People can learn management. For me, the entire company grows. So it's just a paper and post-it, no, very broad things in doing. Jeżeli polskie przedsiębiorstwa chcą być konkurencyjne, to nie mają wyboru. To jest aż tak brutalnie. Polska jest w czołówce Europy w tej chwili, w wielu dziedzinach, zrobi ogromny sukces, ale jeżeli chce pozostać na dobrym miejscu i pchać się jeszcze dalej, no to musi robić Lean we wszystkich dziedzinach. Bez wyjątku. Lean się stosuje do wszystkiego. Pomagamy innym wdrażać zasady Lean Management i stosujemy je we własnej pracy. Jesteśmy oddani idei ciągłego doskonalenia, które widać w organizacji pracy naszego biura, które mieści się we Wrocławskim Parku Technologicznym we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do współpracy.